Dzień dobry, witam w programie Stan Futbolu. Sobota, godzina 10:00. Dzisiaj moimi gośćmi są Dominika Bebęgę. Dzień dobry. Maciej Wąsowski, Przegląd Sportowy. Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Oraz Wojciech Kowaczyk zadzwonił z samego rana, zadzwonił o 8:05, że rozchorował się i że ma gorączkę. Ja mam swoją teorię na temat gorączki Wojciecha Kowalczyka, to znaczy wydaje mi się, że on w nocy czytał książkę Jerzego Brzęczka i mózg nie wytrzymał, eksplozja po prostu. Przeciążenie systemu. Przeciążenie i musi to on dobrze odespać, musi się zregenerować, bo to nie jest łatwa lektura. Powiem szczerze, Małgorzata Domagalik zrobiła wielką krzywdę selekcjonerowi. Nikt nie wyrządził mu takiej krzywdy jak Małgorzata Domagalik. Cios przyszedł z najmniej spodziewanej strony. Jeśli którykolwiek z piłkarzy reprezentacji Polski będzie miał ochotę tą książkę przeczytać, niech tego nie robi, bo już nigdy nie będzie potrafił spojrzeć na selekcjonera poważnie. Ja mam wrażenie, że to jest tak specjalnie wszystko, takie zabiegi PR-owe, żeby było głośno o tej książce i żeby tak dużo, dużo ludzi ją kupiło, bo no inaczej sobie nie potrafię tego wytłumaczyć. Efekt osiągnięty idealnie, bo obawiam się, że nie. Ona funkcjonuje już w anegdotach naprawdę błyskawicznie w zasadzie, gdzieś tam te plotki zaczęły krążyć, jakie tam są przywoływane porównania jak i historie. Mówi młodzież, to jest kopalnia beki. Kopalnia beki. Taki jeden wielki Grinch, tak? Tak. To się tak nazywa. Z tej książki możemy się dowiedzieć na przykład, że ludzie w Izraelu do dzisiaj chodzą w koszulkach Jerzego Brzęczka. Powiem szczerze, no, znaczy z jednej strony nigdy nie byłem w Izraelu, więc głupio mi to tak od razu powiedzieć, że tak nie jest. Ale no nie dowierzam. Jakoś tak mam. Jestem niewiernym Tomaszem. Dopóki nie zobaczę kogoś w koszulce Jerzego Brzęczka w Izraelu, to nie uwierzę. To tam w ichniejszym alfabecie być może nazwisko jest i nawet nie będziesz w stanie przeczytać. Może to jest sposób na sukces tej książki, może warto byłoby ją wydać po prostu. Nie, no powiedzmy po sobie szczerze, ta książka nie odniesie żadnego sukcesu w żadnym kraju świata. No ale ty masz nieprzespaną noc, no czytałeś ją całą noc. Tak, to prawda, znaczy całą noc. Powiem szczerze, ja sobie muszę to podzielić na części. Przeczytałem 70 stron. Moim zdaniem, gdybyś podał mi liczbę od 1 do 70, ja bym otworzył na dowolnej stronie, podanej przez ciebie stronie tą książkę, to na 100% byłby ten fragment o tym, że Jerzy Brzęczek jest prześladowany przez otoczenie i niesprawiedliwie traktowany. Pierwsze 70 stron jest wyłącznie o tym i boję się, że kolejne 300 jest również o tym. Chociaż Mateusz już mi zdradził, że jest tam rozdział o Jerzym Brzęczku w oczach kobiet. Jerzy Brzęczek w oczach kobiet. Ja jeszcze nie czytałem, muszę szczerze powiedzieć, tylko przeglądałem sobie jeden egzemplarz, ale no zaciekawiło mnie to, o czym ty napisałeś, że jednak PZPN wolał, żeby ta książka nie powstawała. Tak? I mam wrażenie, że chyba w piłkarskiej centrali nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jak złe to będzie. Tak? Jak dużo PR-owej roboty, który związek stara się wykonywać, razem z tą książką pójdzie do kosza i pewnie gdyby sobie tę sprawę zdawano z tego, no to jednak bardziej podziałano by w tym kierunku, żeby ta książka nigdy nie powstawała, bo no, jest to też książka pisana z udziałem selekcjonera, tak? To nie jest tak, że niezależny autor. Specjalna autor sesja okładkowa, tak. W środku prywatne zdjęcia, masa wywiady, rozmów tak. z rodziną z najbliższymi. No i z Jerzym Brzęczkiem samym, tak? Z Jerzym Brzęczkiem to nie jest tak, że niezależna autorka usiadła sobie i uznała, że stworzy portret selekcjonera, tylko selekcjoner brał w tym udział. W związku z tym PZPN pewnie miał jakieś mechanizmy, żeby to zablokować, albo przynajmniej odwlec trochę w czasie, tak? Właśnie bo ten timing może być bardzo niefortunne, bo to zdaje się ma się ukazać oficjalnie tuż przed zgrupowaniem kadry i znając piłkarzy, no, zakładam, że będzie to wesołe zgrupowanie. Znaczy też ta książka mi się wydaje, że stawia w takim średnim świetle całą polską piłkę, no bo jeżeli my mamy uważać za niesamowitego bohatera, człowieka, który wywalczył awans na Mistrzostwa Europy w grupie, w której no, z takimi piłkarzami jak mamy Lewandowski, Zieliński, Milik, no to miał po prostu obowiązek to zrobić, no to gdzie my jesteśmy, tak? Ale to też mówimy o tym, że te pierwsze 70 stron, no to jest hagiografia Jerzego Brzęczka, ale nie tylko, bo tutaj wczoraj z jednej strony ucieszyliśmy się z redaktorem Rokuszewskim, że jest niewydrukowana tabela, wyszło, że fajnie, jesteśmy docenieni, a z drugiej strony no to źle została przeklejona ta niewydrukowana tabela, bo miała ona potwierdzać to, że... To jest egzemplarz recenzencki, na początku jest taka adnotacja, że mogą być jakieś zmiany korekcyjne, więc może tą tak tabelę podmienią na właściwą, no ale szczerze mówiąc, no to tak, to też jest ciekawe, że żeby ratować sportowy wizerunek Jerzego Brzęczka przed tymi, którzy twierdzą, że on nic nie osiągnął, wklejono tak zwaną niewydrukowaną tabelę z portalu, gdzie ta niewydrukowana tabela, no... Trzeba zmienić nazwę, bo już wydrukowana. No już wydrukowana, no ona nie jest chyba przez nikogo tak śmiertelnie poważnie traktowana, żeby się... Nie, no ja wiem, że trenerzy się nie posiłkować.
sprawdzają, tak, jak gdyby, gdy są zarzuty do ich pracy, no to często lubią się odwoływać, szczególnie pokazują, jeśli tam tych punktów trochę jest mniej niż rzeczywiście być powinno. I prawdą jest, że Piotr Lasek skrzywdził wtedy Wisłę Płock w końcówce tego sezonu, no ale snucie jak gdyby wielkiej wizji, że Wisła już wkraczała pewnym krokiem do Europy pod wodzą Jerzego Brzęczko, no było dość odważne. Powiedziałbym, że może Piotr Lasek uratował Jerzego Brzęczka przed kompromitacją w Europie, z którą mogłoby być trudniej. Tak? No ale panowie, czy któryś z was rozmawiał dłużej z Jerzym Brzęczkiem? Ja miałem okazję przeprowadzić... Był nawet kiedyś tu gościem w naszym programie. Ja miałem okazję, jak był trenerem Wisły Płock, przeprowadzić z nim dwie, trzy takie półtora godzinne rozmowy i w ich trakcie naprawdę wydał mi się merytorycznym, sympatycznym facetem. Nie byłem ani razu, jakoś nie łapałem się później za głowę, spisując tą rozmowę, że powiedział jakąś głupotę, że coś niezrozumiałego i tak dalej. Ktoś Jerzemu Brzęczkowi według mnie robi krzywdę, doradza mu według mnie w zły sposób, kieruje tym jego wizerunkiem medialnym. A przecież powiedzieliśmy kto, nie musisz mówić ktoś. No tak, pani Domagalik. Dziwi mnie też, że od pewnego momentu nie ma wywiadu właśnie z selekcjonerem. Myślę, że po tej książce on powinien z kimś porozmawiać, z kimś z branży dziennikarzy sportowych, żeby wytłumaczyć się z niektórych sytuacji, wytłumaczyć się być może z tej książki, z niektórych decyzji, jeżeli chodzi o powołanie do reprezentacji itd. Ja nie do końca wiem, czy on musi się tłumaczyć, ponieważ ta książka, na tyle ile ją przeczytałem, jeszcze raz mówię, 70 stron dopiero, to jest zapis kobiecej obsesji na punkcie Jerzego Brzęczka. To nie jest książka o Jerzym Brzęczku, to jest książka o kobiecej obsesji. Ta obsesja jest niezdrowa moim zdaniem. I Jerzy Brzęczek tam powinien wyczuć jakieś zagrożenie. Nie wiem, czy on się musi tłumaczyć od razu, znaczy no musi, no bo pewnie dał akcept dla tej książki. Natomiast to jest książka o Małgorzacie Domagalik, nie o Jerzym Brzęczku. No właśnie dając przyzwolenie na opublikowanie czegoś takiego, trener na pewno się będzie narażał na dziesiątki, setki pytań tego dotyczących już przez najbliższe miesiące, lata tak naprawdę. To już na zawsze jakby z nim pozostanie i wydaje mi się, że dla każdego trenera najlepszym adwokatem w pewnym sensie jest po prostu postawa jego zespołu i zakładam, że najlepszym sposobem na trochę wyprostowanie tego wizerunku były po prostu dobre mecze kadry i ta krytyka ostatnich miesięcy być może zostałaby zapomniana. Na pewno nie sprawi tego książka, która jest, tak jak wspominacie, no, tak przesłodzona, że niewiarygodna. Na koniec tylko jedno zdanie o tej książce. PZPN jakiś czas temu chwalił się tarczą antykryzysową dla polskich klubów, która wynosiła tam, nie pamiętam, 60 milionów, 90, już nie przypomnę sobie w tym momencie. PZPN potrzebuje tarczy antykryzysowej dla Jerzego Brzęczka. Potrzebuje wydać, nie wiem ile to będzie kosztowało, 2-3 miliony złotych na wykupienie całego nakładu tej książki i po prostu zniszczenie go. To jest jedyna możliwa... Niestety wydawnictwo się zerwało i już wysłało to ludziom. I namówienie przy tym pani Domagalik i wydawnictwa, by nie robili do druku, jak już PZPN całość wykupi, niech nikt tego nie drukuje ponownie. Ale ja mówię poważnie. Ale skserujesz i wyślesz wszystkim. Krzysiek, ty masz tą przewagę, że już czytałeś chociaż 70 stron. No ale powiedz, czy to każdy dziennikarz sportowy, na przykład każda osoba z branży powinna to przeczytać? Każda. Tą książkę trzeba zniszczyć, ale zanim się ją zniszczy, trzeba ją przeczytać. Nie no, dobrze, zakończmy temat książki Jerzego Brzęczka, bo to będzie być może temat na najbliższe tygodnie, gdy ludzie będą mieli okazję się zapoznać z treścią. Myślę, że będą porażeni. Natomiast to był tydzień obfitujący w ważne wydarzenia piłkarskie. Europejskie puchary, które poszły spektakularnie, można powiedzieć, bo dwie drużyny przeszły dalej. To nam się rzadko zdarza, żeby na tym etapie mieć cztery zespoły. Już nie mówię tak kalendarzowo, że jest koniec września, tylko w ogóle w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy mieć dwa zespoły, przepraszam. No to pięć lat temu ostatni raz dwa polskie kluby zagrały w fazie grupowej Ligi Europy. Tak jest. I też były to Legia i Lech. I najciekawszym wydarzeniem tego zeszłego tygodnia jest jednak zmiana trenerska w Legii Warszawa. Aleksander Wukowicz no znowu nie okazał się trenerem na lata, tylko do lata i teraz wskoczył w jego miejsce Czesław Michniewicz, który będzie przez moment łączył tą pracę
z pracą w reprezentacji młodzieżowej. I co wy panowie o tym sądzicie? No mi się to podoba, bo ja zawsze grając w Football Managera sobie tak robiłem, że byłem trenerem klubu i jednocześnie reprezentacji, zazwyczaj pierwszej. Mi się to podobało. Nawet Wojciech Kowalczyk tak zrobił sukces, dokładnie, no. Sukcesy i wyniki były, a mówiąc poważnie, no na pewno będzie dla Czesława Michniewicza to trudne zadanie, zwłaszcza w tych najbliższych tygodniach. Nie oszukujmy się, on został sprowadzony do Legii Warszawa po to, żeby awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Ja tak lekko licząc, zobaczyłem, ile Legia finansowo może zyskać na awansie do fazy grupowej. No i patrząc na tą ścieżkę, która była jeszcze przez chwilę w Lidze Mistrzów, jest to około plus minus 15 milionów złotych. Legii nie stać w tej chwili na to, żeby nie awansować do Ligi Mistrzów. Powiedzmy sobie, że gdyby to była ścieżka poprzez Ligę Mistrzów i Legia odpadłaby później, ta kwota byłaby znacznie większa. No tak, tak. Ale Legii nie stać w tej chwili. No spójrzmy na zawodników, których Legia wzięła. Być może nie były to transfery gotówkowe wielkie, ale ci zawodnicy na pewno mają wysokie kontrakty. Payroll uważam, tak jak analizując te ostatnie posunięcia Legii, patrząc na kadrę, na pewno payroll jest na fazę grupową. W sensie jakby brak fazy grupowej na pewno będzie oznaczał to, co mówisz, że pojawi się na pewno jakiś problem finansowy, bo granie idzie o, wydawałoby się, aż tak poważne pieniądze, natomiast nerwowość troszeczkę tych ruchów wskazuje na to, że faktycznie jest tak, że te pieniążki są niezbędne do podniesienia. I ja mam wrażenie, że zatrudnienie Czesława Michniewicza to jest takie wabank, że albo wszystko, albo nic. Albo awansujemy do tej Ligi Mistrzów, albo mamy bardzo potężny problem. Do Ligi Europy. To posunięcie z zatrudnieniem Czesława Michniewicza to jest takie, sprawdzam, takie chyba dramatyczne Dariusza Mioduskiego, takie mam wrażenie. Nawet w tym oficjalnym komunikacie, tak, Legii Warszawa, jak była wypowiedź prezesa Mioduskiego, no to tam było takie jedno zdanie, w którym on twierdził, można było wnioskować, że on też miał wrażenie, że to w pewnym momencie odpali już za kadencji Aleksandra Wukowicza, ale chyba się troszeczkę przestraszył, tak, że tutaj te puchary mogą się wymknąć z rąk i dlatego też to był najlepszy moment przed meczem z Dritą, żeby tutaj zmienić trenera, no bo jednak to taki rywal, którego można gdzieś przejść siłą rozpędu, ale też dać trochę Michniewiczowi czasu przed Karabachem, tak, żeby już wprowadzić jakieś swoje pomysły, a z Wukowiczem jak najbardziej tej gwarancji nie było. No i też myślę, że ten mecz z Górnikiem Zabrze był taki symptomatyczny, tak, no bo było 8 dni przerwy pomiędzy starciem z Wisłą Płocka, z Górnikiem Zabrze, no i wydawało się, że kiedy, jak nie teraz, ma przyjść ten moment na jakąś poprawę formy, a mecz z Górnikiem Zabrze był dramatyczny, zwłaszcza ten początek, pierwsze 30 minut, no to Górnik Zabrze wyglądał jak Barcelona za najlepszych czasów przy Legii Warszawa i chyba to też dało do myślenia Mioduskiemu, że no nie ma na co czekać, bo puchary odjadą, a z pucharami odjedzie budżet. Ale szkoda, że przy pierwszym większym kryzysie, bo tak należy powiedzieć, Legia od czasów w ogóle wznowienia gry po pandemii, jak patrzy się na tabelę nawet Ekstraklasy, była piątą drużyną w lidze. Więc no, oni zawodzili już od dłuższego czasu, no ale to jakby tak narastało, bo były słabsze mecze, ale przeplatane tymi lepszymi. I dziwi mnie, że przy takim pierwszym większym kryzysie trener Wukowicz nie dostał szansy na wyjście z kryzysu, bo każdego trenera według mnie takie wychodzenie z kryzysu buduje na przyszłość. No i tutaj jak już prezes Mioduski postawił na Aleksandra Wukowicza, to nie dać mu na tyle zaufania, żeby mógł z tego wszystkiego wyjść. A wiesz co, ja ci powiem, że mnie bardziej dziwi to, że kiedyś na przykład Jacek Magiera nie dostał takiej szansy, bo wtedy jeszcze Legii było na to po prostu stać. Teraz Legii nie stać na to, żeby Wukowicza po prostu zatrzymać, dać mu szansę na wyjście z kryzysu. To w tej chwili Legia płaci dwóm trenerom, bo płaci Czesławowi Michniewiczowi i Aleksandrowi Wukowiczowi, więc nie można mówić, że Legii na coś nie stać. No, ich stać na to, żeby mieć obecnie dwóch trenerów na kontrakcie. Ja się zgadzam z Maćkiem, bo też są pewne rzeczy, które trzeba Aleksandrowi Wukowiczowi oddać. To nawet nie tylko to, że on zdobył Mistrzostwo Polskie, bo jakby w pierwszym etapie swojej pracy tego mistrzostwa nie zdobył, tak, ale potem udało mu się to poprawić, ale mam też wrażenie, że wykonał bardzo dużą robotę, jeśli chodzi o odświeżenie kadry Legii Warszawa, że pożegnał się odważnie z zawodnikami, których inny, mniej odważny trener podjął pewnie bardzo trudne decyzje, osobiście też dla siebie. Tak, pewnie trzymałby tych zawodników dalej u siebie, co też pokazywały reakcje ich po zwolnieniu Aleksandra Wukowicza, reakcje bardzo słabe, tak, bo to, co Michał Kucharczyk czy Karlitos wrzucali na Instagrama, no to raczej nie powinno się zdarzyć i nie ma nic
nic wspólnego z klasą. No i też taką zasługą Aleksandra Vukovića jest to, że chyba wyciągnął bardzo dużo indywidualnie z zawodników, po których my byśmy się tego nie spodziewali, tak? Bo czy to Marko Wesowicz był najlepszym prawym obrońcą w lidze, a przed czasami Aleksandra Vukovića ten zawodnik zawodził. Domago Jantolić poprowadził Legię do Mistrzostwa Polski. Takich zawodników, których on indywidualnie zbudował, moglibyśmy wymienić co najmniej pięciu. Postawił też na Michała Karbownika. Oczywiście był w tym wszystkim pewien zbieg okoliczności i chęć rotowania przed Ligą Europy, ale no gdyby nie wierzył w tego chłopaka, no to później by go gdzieś tam głęboko do szafy schował. Także mam wrażenie, że nie do końca kibice Legii doceniają, jak dobra była to kadencja. To wszystko prawda i chyba warto też dodać, że ten najlepszy moment Vukovića w Legii, gdy ta drużyna się naprawdę rozpędziła, to był też najlepszy moment Legii od 5-6 lat, jeśli chodzi o spektakularność gry. Tak, mecze u siebie z teoretycznie słabymi rywalami, tak, no bo... Zwycięstwo z Wisłą Kraków, gdzie zawodnicy Wisły prawie płakali na boisku. No i też jeszcze jeden zawodnik, o którym tutaj Roki nie wspomniałeś, Jarosław Niezgoda, tak, który był już przecież zupełnie skreślony w Legii Warszawa po wielu kontuzjach. Mało kto wierzył w to, że on jeszcze się odbuduje, a nie dość, że strzelił jeszcze dla Legii parę ważnych goli, na tyle dużo, że mimo tego, że wyjechał zimą, to nadal był najlepszym strzelcem polskim, to jeszcze klub na nim zarobił. Ostatnio śledziłem trochę tą drogę Michała Karbownika, tak dowiadywałem się. Nie wiem, no, dlaczego zaczął grać w Legii i tak dalej. I wydaje mi się, że Mariusz Piekarski i prezes Zbigniew Boniek no jakiś tam kosz z prezentami muszą wysłać do Iwana Obradowicza, no bo prawda jest taka, że gdyby nie ten zawodnik, no, gdyby nie okazało się, że no, on nie nadaje się do gry, to Michał Karbownik nie zaistniałby w pierwszej drużynie Legii w takim stopniu. Gdyby jeszcze wcześniej nie udało się sprowadzić Kirkeskowa z Piasta Gliwice, bo to był wybór na lewą obronę. To się zgadza. Czyli rację miał Cezary Kulesza, gdy mówił, że transfer Ognena Mudryńskiego był bardzo dobrym ruchem, bo dzięki temu udało się wypromować Patryka Klimale. Dokładnie. I kiedyś był taki w Pogoni Szczecin, tak? Ciwci? O którym Maciej Stolarczyk powiedział, że był tak fatalny, że dzięki temu inni zawodnicy uwierzyli, że mogą grać w Europie, skoro on grał, więc też się spłacił. Był w Celtiku, tak, były kilka dobrych klubów zwiedził, to prawda. Natomiast też okazało się na początku tego sezonu, że okienko transferowe Legii przynajmniej na ten moment nie jest aż tak fantastyczne, jak się mogło wydawać. I tak, to jest zaskoczenie. Ci zawodnicy pewnie w jakimś momencie odpalą na taki Bartosz Kapustka. Ale dla mnie nie do końca jest to zaskoczenie. No właśnie ciekawe, bo ja analizując te ruchy, przyglądając się okienku Legii troszeczkę tak z boku, powiedziałbym, czy pokusiłbym się o taką opinię, że są to bardzo bezpieczne, pragmatyczne ruchy, w zasadzie takie, które zrobiłby kibic. Ale zwróćmy uwagę na to, że na przykład... No właśnie, ale to powiedziałeś ważną rzecz, bo ja mam z kolei wrażenie, oczywiście ja nie będę krytykował tych ruchów w sensie sportowym, ale w sensie jakiejś filozofii klubu. Ja mam wrażenie, że żeby zrobić takie transfery, jakie zrobiła Legia, to nie potrzebujesz ani jednego skauta w klubie, nawet dyrektora sportowego może nie potrzebujesz. Wystarczy przegląd sportowy czytać. Wystarczy czytać przegląd sportowy albo archiwalne mecze Ekstraklasy oglądać. No może poza transferem Juranowicza, tak? To tak, wszystkie ruchy się w to wpisują. Tak. Natomiast i teraz pytanie, co takimi transferami też jesteś w stanie osiągnąć transferowo, finansowo, bo to są piłkarze trochę jak bite samochody. Czy puścisz Kapustkę drugi raz w obieg? Dokładnie. Nie. On już był w Niemczech. Był w Belgii, był w Anglii. Zweryfikowany. Borus przez rok bez gry. Czy puści Joela Valencia drugi raz w obieg? Tam nie ma, opcji. Ciężko. Tam nie ma opcji raczej. To jest wypożyczenie. To jest takie okienko, które wydaje mi się ma potencjał, tak? Że ci zawodnicy mogą odpalić w pewnym momencie. Natomiast Vukovich pod koniec tamtego sezonu dosyć głośno mówił, że on potrzebuje 3-4 zawodników na już do grania, żeby... A to są zawodnicy do odbudowania. A to są zawodnicy, którzy nie są do grania na już. Kapustka widzimy, że się wdraża i może teraz sam Michniewicza odpali, bo się lubią, znają i będzie miał na niego pomysł. Valencia dopiero zagrał pierwszy mecz, a tak naprawdę z tych nowych zawodników tylko Artur Boruc i Filip Mladenowicz pokazali się w tych europejskich pucharach i też doszło do tego problemy zdrowotne, co wymuszało pewien sposób grania od razu na Legii. Dla mnie szokujące jest to, że Legia nie zabezpieczyła środka obrony. To jest dziwne. W tej chwili backupem Legii na środku obrony jest Inaki Jastis, no, który tam nie, już może grać Jędrzejczyka, Wieteskę i Remiego. No, 4 zawodników, to jest aż tak Remi krótko. Też w zasadzie cały poprzedni sezon nie grał. On nie funkcjonuje chyba w tym
zespole, tak, czy był pewien moment, w którym on w ogóle nie funkcjonował w tym zespole. Mi jakby jedna rzecz trochę ewentualnie zwraca uwagę, że fajna jest praktyka ściągania tych najlepszych ligowców, którzy już zostali zweryfikowani, bo i Mladenowicz, czy Valencia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trochę mi przeszkadza to, że Legia nie próbuje odkryć nowego zawodnika, takiego zawodnika, zanim on trafi do jakiejś... Ostatni był Lukinia, który się udał. Dokładnie, tak? Dokładnie, bo wydaje mi się, że Legia ma absolutnie wszelkie narzędzia ku temu, żeby ściągać takich fajnych, wyróżniających się zawodników z różnych innych rynków i właśnie jako pierwsza ich odkrywać, a nie liczyć na to, że zrobi to za nią Piast, Lechia, czy jakikolwiek inny klub. Tego troszeczkę elementu brakuje, żeby tak uzupełnić ten miks kimś może takim świeżym zupełnie. Jest kwestia Karbownika, o którym wspomnieliście, który już u Michniewicza zaczął grać na środku pomocy. Mam wrażenie, że coś tam się pogubiło w tej karierze trochę, że on wyglądał super na lewej obronie, gdzie wszyscy mówili, że to nie jest lewy obrońca, ale wyglądał tam super, bo on jako piłkarz prawonożny jednak cały czas szukał takiego zejścia do środka boiska, szukał rajdów, nie przy linii, tylko gdzieś właśnie wbijać się w tą formację pomocy było przeciwnika. To zaskakujące. A z kolei to było zaskakujące, lewa noga go nie ograniczała, bo on tak dobrze gra tą lewą. A z kolei gdy gra na prawej obronie, to stał się takim zwykłym prawym obrońcą, który też nie ma jakiejś ekstra wrzutki, czy też nie jest jakiś super twardy. Teraz pytanie, jak on się będzie prezentował w pomocy z Dritą, powiedzmy sobie, no bez był jeden moment dyskretny fajny. Taki raczej. Bezdany. Ja rozmawiałem z Piotrem Kobiereckim, to jest człowiek, który prowadził Karbownika w rezerwach Legii, w Centralnej Lidze Juniorów w Legii. I on powiedział, że on wśród rówieśników na pozycji numer 8 na środku pomocy, on po prostu no, był dominatorem totalnym. Nie miał czegoś takiego jak bardzo celne, prostopadłe podanie, takie otwierające. Nie miał strzału z dystansu, ale on po prostu z piłką przy nodze wbijał się w linię obrony i mijał wszystkich jak tyczki. Naturalny ciąg na bramkę. I on powiedział, dlatego też na tej lewej obronie to się objawiało, bo on nie ma takiego naturalnego ciągu, żeby pójść do linii końcowej i dośrodkować, czy to z prawej, czy to z lewej strony, tylko on na tej lewej obronie łamał po prostu do środka i wykorzystywał te swoje naturalne zachowania ze środka pomocy. Podawał albo na obieg do Lukiniasa, albo do kogoś, kto się podłączył, po prostu poszedł na obieg, dawał mu piłkę, albo sam wschodził do środka, szukał strzału czy podania. I na tej lewej obronie on fajnie wyglądał, bo w Polsce tak lewi obrońcy nie grają. Mhm. Natomiast... No to też kamyczek do ogródka Aleksandra Wukowicza, tak? Że jednak gdy masz potencjalnie największy talent w klubie i potencjalnie... A nie wiem, czy kamyczek, no w pewien sposób on go zbudował i na być początku, może... Tak, na początku tak, dał mu szansę, odważnie na niego postawił i też nie wycofał się z tego później, ale no potem trochę Michał Karbownik był zapchaj dziurą, tak? A jednak musisz chuchać i dmuchać na takiego chłopaka, mam wrażenie. I to przestawienie go na prawą obronę tylko dlatego, że tam akurat nie mógł ktoś grać, a nie było przekonania pełnego do Pawła Suarskiego. Zaszkodziło Michałowi Karbownikowi, mam wrażenie, takie rzucanie po pozycjach, bo zwróćcie uwagę na końcówkę ostatniego sezonu, mecz półfinału Pucharu Polski z Krakowią i później mecz z Krakowią w lidze bodajże. Też Michał Karbownik dwa razy zagrał na prawej obronie i zagrał fatalnie. Tak? Był jednym z najgorszych zawodników Legii i gdzieś to wszystko się zaczęło. Ja mam wrażenie, że tu jeszcze ewentualnie inny czynnik może mieć jakieś tam znaczenie w tym wszystkim, że wszyscy chyba mieliśmy wrażenie, że Michał Karbownik jest przygotowywany do szybkiego transferu. Czyli tak było. Po wybuchu w zasadzie super, masz wyjechać na górce i ten problem już nie jest nasz. W zasadzie nie wyobrażamy sobie ewentualnie, jak będziemy te twoje ścieżki układać po tym lecie, bo macie nie być. Został i to też jest na pewno dla niego taki dosyć moment trudny mentalnie, bo jakby oczekiwania są bardzo wysokie, krążą bardzo wysokie kwoty, mówi się o wielkich klubach i chłopak na pewno też odczuwa ten ciężar. Wydaje mi się, że no, trener Michniewicz jako doświadczony trener w pracy z młodzieżą, też znający myślę jego potencjał, no, może wykrzesać z niego to, co jest potrzebne, żeby podtrzymać tę pozycję transferową jego, bo myślę, że dla Legii dzisiaj ale to myślicie, jest... że oni na dłużej mogą grać razem we dwójkę z Lisz i Karbownik, tak. Bo to jest taki... Ja jestem przekonany, że tak. Dwóch tak młodych zawodników w środku pola rzadko się spotykają. Ja się zastanawiam właśnie, czy też w pewnym momencie nie zobaczymy Michała Karbownika na pozycji numer 6, no bo wiemy, że on w tym tygodniu też trenował, no to też jest jakieś nową, tak, Czesław Michniewicz prowadził treningi oddzielne dla obrońców i oddzielne dla pomocników i napastników i Michał Karbownik był jedynym piłkarzem z pola, który brał udział w obu tych sesjach, spędził prawie 4 godziny na boisku, natomiast Michniewicz mówił, że on z tymi obrońcami to tak bardziej przyglądał się i też zdobywał wiedzę, jakie ci obrońcy mają zachowania, tak, żeby ewentualnie być łącznikiem między tą obroną a pomocą. Z tego, co mówi Mariusz Piekarski, no to on wychodzi z założenia, że to
zmiana trenera w Legii zatrzymała Karbownika w Legii. To znaczy on twierdzi, że żeby puścić go w Europę, mógł go puścić do Napoli jako obrońcę prawego z możliwością gry na lewej stronie. Tylko on twierdzi, że jeśli ten chłopak ma zrobić karierę, to on ją zrobi tylko i wyłącznie jako pomocnik, bo jako obrońca będzie w dużych klubach zapchaj dziurą. No tak, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że Michał Karbownik w ostatnich tygodniach pierwszy raz oficjalnie zabrał głos na temat tego, na jakiej pozycji chce grać. To było w wywiadzie z Lizą Koprowiak u nas w Przeglądzie Sportowym w chwili Zy i on otwarcie powiedział, że on marzy o tym, żeby grać w Legii na środku pomocy. I jeżeli zawodnik ma takie przekonanie, jeżeli on tego chce, no to Czesław Michniewicz w pierwszym meczu wystawia go na środku. A czy wy uważacie, że Czesław Michniewicz to jest właściwa osoba do tej funkcji? No i jak tak patrzę na te opcje krajowe, to mam wrażenie, że... Nie myśl o opcjach, tylko czy on jest właściwą osobą. Tak, ja mam takie przekonanie, że to jest właściwa osoba, bo często może nie jakoś mocno mnie bolało, ale zastanawiało mnie to, dlaczego tak łatwo przyklejamy łatki i szufladkujemy pewnych trenerów, bo czasami nie wiadomo też z jakich względów uznajemy, że akurat ten trener powinien prowadzić kluby z wyższej półki i ci trenerzy tak sobie skakali, tak? Choćby Jan Urban tu Legia, Lech i tak dalej, Maciej Skorze, tak? A w międzyczasie stworzyła się taka grupa trenerów, którzy pokazywali się z dobrej strony i robili przyzwoite wyniki w klubach z niższej półki, ale już ich szufladkowaliśmy tak, że nie nadają się jak gdyby do pracy, czy to w Lechu. Leszek Ojrzyński. Leszek Ojrzyński na przykład, to jest świetny przykład i ja wiadomo, Czesław Michniewicz prowadził Lecha Poznań kiedyś, ale jak gdyby nie można zapominać, że to był kompletnie inny Lech Poznań. To Lech... Ale tak Czesław Michniewicz był właśnie zaszufladkowany, że jeżeli topowy klub w Polsce, to on ewentualnie może poprowadzić Lecha Poznań, tak? Tak. Że... W kontekście Legii, świadomości kibiców, ludzi zajmujących się piłką, Czesław Michniewicz i Legia wydawało się to mariaż niemożliwy. A ale patrząc to... tak jak Roki mówi, patrząc na sytuację obecną na rynku, jeżeli weźmiemy pod uwagę polskich trenerów, to według mnie nie było na rynku lepszej opcji w tym momencie. Ja mam wrażenie, że w Legii doskonale się zawsze sprawdzają trenerzy pragmatyczni. Wybitnie pragmatyczny i nie znając bardzo dobrze trenera Michniewicza, obserwując bardziej jego pracę, mam wrażenie, że to dokładnie taki trener jest. To znaczy on na podstawie materiału, który ma do dyspozycji, dobierze styl, który będzie zdobywał jak najwięcej punktów. I Legia, czy za czasów trenera Czerczesowa, czy za czasów trenera Berga, również taki styl prezentowała. Bardzo pragmatyczny, bardzo taki, bym powiedział, wręcz cyniczny. I to jest niesamowicie Legii potrzebne, żeby mieć trenera, który... W tym okresie, jeżeli zmieniasz, to zmieniasz na takiego, który taką swoją, bym powiedział, mądrością jest w stanie na różnych frontach ten klub przeprowadzać przez kolejne etapy, bo na koniec dnia jestem przekonany, że Legia sportowo w odpowiedniej formie, świetnie poukładana w tym składzie ludzkim, jest w stanie grać w fazie grupowej i nie przynosić wstydu. Myślę, że naprawdę każdy się z tym zgodzi, bo analizując, można mieć zastrzeżenia oczywiście do kompozycji tego składu, tej kadry, pojedynczych zawodników, ale jakby sumując te umiejętności, to naprawdę jest porządny zespół, który powinien... Mi się też wydaje, że to jest o tyle dobry ruch, że Michniewicz jest teraz potrzebny Legii, ale Legia w pewnym sensie też jest potrzebna Michniewiczowi. On też podejdzie z takim dużym zapałem do tego wyzwania, no bo to jest taki trener cały czas klubowo, no w tych nowych czasach już nie do końca zweryfikowany, tak? No bo on kiedyś zdobył Mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin i to był oczywiście wielki sukces, ale ostatnio... No, a to było 13 lat temu. Dokładnie, pracował z młodzieżową reprezentacją i zdobył je na Legii z tego obiegu klubowego wypadł. No, mi się podoba to, że już na pierwszym treningu od razu powiedział, że okolice naszej bramki to ma być nasze królestwo i tutaj ta defensywa pewnie będzie przeciekać dosyć rzadko. Ostatnio widzieliśmy, że były z tym problemy, że nawet kiedy no już troszeczkę Wukowicz nie ze swojej winy miał ograniczone możliwości w ofensywie, no to też nie potrafił zadbać o defensywę i dlatego przegrywała Legia te spotkania. No a z przodu, jeżeli wszyscy będą zdrowi, a kibice Legii mają nadzieję, że tak będzie, na razie to tak wygląda, już powoli wszyscy wracają, no to też mi się podoba to, że Michniewicz mówi, że chce taką Legię, która będzie potrafiła zmieniać ustawienia w trakcie meczu, że ci piłkarze nie będą wykorzystywani jednowymiarowo i ja też na przykład czekam, chętnie bym kiedyś się przekonał, jak Legia wypali w ustawieniu na przykład z trójką obrońców. Tak, to wydaje mi się, że też są. Czesław Michniewicz bardzo lubi włoską piłkę i na pewno wydaje mi się, że tego... Raz tak zagrał w Niedźwiedźce, pamiętam, chyba w Łodzi z Chinami i to... Ciężko było, chyba w przerwie już się wycofał z tego. Tak. Stano, ja oglądałem twoje stanowisko i tam bym się zgodził z tym, że Czesław Michniewicz jest takim trenerem, który na każde spotkanie, na każdego przeciwnika ma plan. I boję się troszkę w kontekście tego meczu z Karabachem, czy on nie ustawi zespołu zbyt defensywnie na grę z kontry.
Bo ja patrzyłem ostatnio. Jestem przekonany, że będzie wręcz przeciwnie. No to oby tak było, bo ja patrzyłem ostatnio na kadrę Karabachu i tam jest bardzo słaba obrona. Tam są niemal sami Azerowie, jest chyba jeden Kolumbijczyk, a reszta to są Azerowie, którzy no są, umówmy się, no bardzo przeciętnymi piłkarzami. Na nich trzeba po prostu ruszyć. Karabach ostatnie wyniki w lidze, remis, porażka i remis, więc oni są naprawdę do ukąszenia. Trzeba według mnie zagrać na początku bardzo odważnie, coś ukuć, strzelić i się wtedy wycofać. Ale wydaje mi się to, bo Mateusz powiedział o łatkach, wydaje mi się, że łatka trenera grającego defensywnie jest trochę niesprawiedliwa. To znaczy Czesław Michiewicz gra defensywnie wtedy, gdy trzeba grać defensywnie, bo po prostu grasz przeciwko lepszemu rywalowi i musisz mieć na niego sposób, ale gdy gra z kimś, kogo da się ukąsić, no to gra ofensywnie. Zresztą, gdy zdobywał Mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin, gdy no miał dobry skład, miał w ataku wtedy, jeszcze wówczas w ataku Łukasza Piszka i Michała Chałubińskiego, czy grał defensywnie? Nie, no grał w zasadzie na trzech napastników wtedy, takie 4-3-3, więc to jest trener, który jak mu dasz argumenty do tego, żeby piłkarze mogli sobie pohasać z przodu, to on to chętnie wykorzysta. Tak, bo te łatki biorą się też z tego, że ludzie często nie biorą... Bo my często oglądamy te najważniejsze mecze, tak. Tylko najważniejsze mecze, a te najważniejsze mecze często są meczami po prostu przeciwko lepszym rywalom. Tak, tak jak Kowal typuje, że zawsze Lech z Legią to będzie 0-0, tak? No i ma często ma rację, no ale te łatki biorą się z tego, że nie bierzemy poprawki na to, jakim materiałem dysponował dany szkoleniowiec, a często jest tak, że to właśnie ten potencjał, który ma drużyna, determinuje sposób grania, przynajmniej u tych szkoleniowców lepszych, mam wrażenie. I Czesław Michniewicz po prostu rzadko dysponował w klubach takim potencjałem, żeby ofensywnie grać. Myślę, że to samo dotyczy Kojrzyńskiego, którego wywołałeś, że jak gdyby skojarzyliśmy go z trenerem, który wymaga od swoich piłkarzy ambicji, jeżdżenia na tyłkach, takiego wielkiego zaangażowania, a te aspekty piłkarskie są odsunięte, a może nie jestem przekonany, ale mam takie wrażenie, że jeśli dostałby zawodników, którzy potrafią grać w piłkę, no to też spróbowałby te atuty wykorzystać i to samo dotyczy Czesława Michniewicza w Legii. W końcu będzie miał taki materiał, z którego można będzie ulepić drużynę, która będzie też dominowała, bo jestem o tym przekonany, że jeśli przyjedzie, nie wiem, Beniaminek na Łazienkowską, nawet większość. Oczywiście, że każdy trener chce, żeby jego drużyna dominowała. No i żaden trener nie chce trząść się, czy ta obrona przepuści coś kogoś. Ale z drugiej strony mówiliśmy o tej obronie. Mam wrażenie, że podpisanie Czesława Michniewicza to jest równoznaczne z transferem stopera, bo no Mateusz Wieteszka w reprezentacji młodzieżowej, a Mateusz Wieteszka w Legii to w zasadzie byli dwaj inni piłkarze. I mam wrażenie, że to może być największy wygrany tego przejścia. No właśnie, tak. No myślałem, że chodzi ci o to, że może to być piłkarz, który będzie odstrzelony. Nie, wręcz przeciwnie. Że jeśli Czesław Michniewicz zrobi z niego takiego zawodnika, jakiego potrafił z niego robić w reprezentacji młodzieżowej, no to już zapomnimy o tym, że Legia powinna jeszcze jednego środkowego obrońcę sprowadzić. No ja też jestem ciekawe, jak Michniewicz wykorzysta Kanty i czy sprawi, że on też załapie jakąś zwyżkę formy, bo on początek sezonu sam miał udany. No gdyby nie jego gol z Linfield, to może byśmy w ogóle nie mówili o Legii w kontekście dzisiaj gry w pucharach, ale no ostatnio mam wrażenie, że oczywiście Tomasz Pekart nie zawodzi, jeżeli chodzi o strzelane gole i w tym meczu z Drittą też przecież strzelił, ale jednak jest to napastnik, który wymusza pewien sposób ustawienia i gry w ofensywie. I znowu z tą Drittą było to widoczne, że było sporo dośrodkowań i mi się wydaje, że też odbudowany Kante w wysokiej formie sprawi, że Legia będzie mniej przewidywalna dla rywala. Mhm. Na razie Czesław Michniewicz zamieszkał w ośrodku treningowym Legii Warszawa i powiedział, że przez pierwsze dwa tygodnie na pewno nie będzie miał czasu, żeby szukać mieszkania i że w zasadzie ma wszystko na miejscu, bo ma łóżko i kuchnię, więc nic mu więcej nie potrzeba. Też ciekawa rzecz się wydarzyła tak w świecie trenerskim. Legia ściąga z Lecha Poznań jednego z czołowych szkoleniowców młodego pokolenia, 37 lat, Przemysław Małecki będzie jednym z asystentów Czesława Michniewicza. Z tego co wiem, on już się pożegnał w Poznaniu. Od poniedziałku ma już pracować w Legii Warszawa i to był taki człowiek, on też prowadził kilka roczników w Akademii Lecha, zdobywał Mistrzostwo Polski dwa razy, prowadził kadrę U17. To może być taki facet, który też pokaże troszkę w Legii, jak do tego doszło, że Lech Poznań ma w tej chwili tak mocną kadrę, jeżeli chodzi o własnych wychowanków, własnej akademii. Myślę, że to strategicznie też bardzo dobry ruch Czesława Michniewicza, że kogoś takiego do klubu sprowadza. Jednocześnie Legia przechwytuje, można powiedzieć, bazę danych największych talentów w Poznaniu, bo to też taki można, jak to się mówi, takie nie śledztwo gospodarcze, tylko szpieg korporacyjny? Szpiegostwo biznesowe, takie można powiedzieć. Dobrze, że wywołałeś temat Lecha Poznań, bo o meczu Legii z Drittą wiele nie powiemy.
mecz nudny, jak flaki z olejem, odbył się. Zaliczone. Zaliczone, jest następna runda, będzie Karabach. Natomiast Lech Poznań zaimponował nieprawdopodobnie. Wojciech Kowalczyk, którego dzisiaj z nami nie ma, więc mogę sobie tym bardziej z niego podlwić przed tym meczem, twierdził, że to Apollon jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Zdecydowani faworyci rzadko przegrywają u siebie 0-5. No Lech się przejechał po Cypryjczykach, no, trzeba to otwarcie powiedzieć, to co robili Pedro Tiba, zresztą zawodników z Danim Ramirezem. No, Dani Ramirez po prostu się bawił. Z przyjemnością się patrzyło na Lecha. Mi się przypomniały najlepsze czasy, czy to właśnie Lecha Poznań w Lidze Europy, czy jeszcze kiedyś Pucharze UEFA, czy Wisły Kraków. Ja w ogóle mam takie porównanie, że Kuba Kamiński, nie wiem, czy macie też takie flashbacki, mi bardzo przypomina Kubę Błaszczykowskiego z tych czasów. Na wujka? Tego, o którym piszą książki? Tego nie wiem, ale nie, tego Kubę Błaszczykowskiego, który z Pawłem Broszkiem w Pucharze UEFA na Feyenoordzie potrafili rozmontować obronę. Widać w tym chłopaku niesamowitą świeżość, polot, fantazję, szybkość. Tam naprawdę u niego wszystko wiele się zgadza. Naprawdę. Wiele się zgadza i ja myślę, że jeżeli Lech awansuje do fazy grupowej Ligi Europy, a będzie miał bardzo trudno, bo będą grali z Charleroi, które w tej chwili ma komplet zwycięstw w lidze belgijskiej. Jeżeli oni awansują do fazy grupowej Ligi Europy, to ja na dziś twierdzę, że Kamiński będzie najdroższym piłkarzem sprzedanym z polskiej ligi w historii. Dwie takie nieoczywiste historie. No pierwsza to Carlo Muchar, który nawet brał udział w jakiejś tam jednej akcji bramkowej w tym meczu, więc okazuje się, że może nawet takiego piłkarza będzie w stanie Dariusz Żuraw. I to była akcja bramkowa Lecha Poznania, nie? To dobrze, że dodałeś, tak, to prawda. No a druga historia to z tym Mikaelem Isakiem, bo myślę, że cały czas to jest nieprawdopodobne, że odszedł Krystian Gytkier, czyli napastnik fundamentalny dla Lecha Poznań. A ktoś wszedł jego buty. To nawet jest lepszy, tak? Więcej daje zespołowi. Bo Gytkier to był jednak taki napastnik charakteryzujący się tym, że świetnie operuje w szesnastce, ale no nie pracuje zbytnio dla drużyny. Natomiast no, Isak jest takim piłkarzem, który też potrafi zejść na pozycję numer 10, potrafi wypracować akcję swoim kolegom, no i jest skuteczny. Też warto w ogóle Lecha za to pochwalić. A pamiętacie, jak wiele problemów zawsze Lechowi sprawiało zastępowanie skutecznego napastnika. Tak, a to w tym momencie chciałem wrócić do rozmowy, do wątku sprzed 10 minut czy 15, gdy powiedzieliśmy, że Legia nie robi takich nieoczywistych transferów i nie odkrywa zawodników, bo wczoraj rozmawiałem z jednym z byłych skautów Legii Warszawa, który mówi, że akurat Isaka polecał w czasach do Legii, gdy on, pracownik Legii Warszawa, był przekonany, że Isak się nadaje, gdy Isak grał w Danii w zespole Randers. Mam nadzieję, że mnie nie oszukiwał, bo nawet nie sprawdziłem, czy on grał w Randers, ale pewnie grał. I wtedy jakby usłyszał, że no, z takiego klubu jak Randers brać do Legii, no to niekoniecznie, no i to i generalnie go nie wzięli. On poszedł do drugiej Bundesligi, tam strzelił kilkanaście bramek i kariera nabrała rozpędu. No ale dobrze, to tylko taka... Nie, ale w Lechu trzeba docenić, to, że oni potrafią sprowadzać napastników. Zobaczmy, Lewandowski, Rudnews, Teodorczyk, Gytkier i nawet Sadajew przecież. No tak, Sadajew. Rengifo. Naprawdę, no, ktoś ma tam rękę do tego, żeby wciągnąć gościa, który z dnia na dzień wejdzie do zespołu i strzela gole. A też no, styl gry drużyny jak gdyby pomaga napastnikowi, tak? Bo to jest taki zespół poukładany i grający ofensywnie, ale no, jak gdyby kluczowe może się okazać to, że w końcu Lechowi trafi się okienko, znaczy Lech popracował nad tym okienkiem, w którym nie wiem, 80% transferów będzie udanych, tak? Bo jak wcześniej sobie liczyliśmy, że tam była skuteczność na poziomie powiedzmy 30%, tak? Karol Pinczek pewnie patrzył trochę bardziej optymistycznie i mówił, że to jest 60%, ale jeszcze więcej, no ale to chyba trochę było oszukiwanie samego siebie. No to teraz jak patrzymy na te transfery, to rzeczywiście może się udać zdecydowanie więcej, bo jak gdyby Filip Benarek miał słaby początek, no ale już w spotkaniu w Szwecji uratował Lecha Poznań, tak? Już ma pewne argumenty, żeby powalczyć z Mikim van der Hartem, kiedy ten Miki van der Hart się wyleczy. Alan Czerwiński, no jest takim chyba obecnie lepszym piłkarzem niż był Robert Gumny przed chwilą, tak? Dalej Sykora rozkręca się, może zastąpić Kamila Jóźwiaka, o Iszaku już powiedzieliśmy i rzeczywiście... I nowa fala wychowanków, która daje radę. Jeszcze nie poznaliśmy tam Krawecia, tak? Malenica, no, w związku z tym, że jest bramkarzem, nie miał okazji się pokazać. Ale Kaczarawa też teraz asystuje na przykład. Tak. Zobaczymy jak też zawodnik z Izraela sprowadzony, wypadło mi nazwisko. Tak, i może w końcu to będzie to okienko, które będzie przełomem. Tak? A tam zaraz dojdzie do zdrowia też ten młody Szymczak, który jest bardzo, bardzo chwalony. Ja w kontekście Lecha boję się tylko jednego zawodnika, ośrodek obrony od Srno Markowicza.
on pokazywał już w poprzednim sezonie. To jest chyba największy tutaj słaby punkt. Tak, tak. On może być zapalnikiem. Jakby Lech jeszcze poszukał jakiegoś środkowego obrońcy. Dominik współpracuje z Rakowem Częstochowa, tam jest Tomasz Petrasek, który nie zdziwię się, jak jeszcze zmieni. Nie z tego, co Szalek nie szuka tak środkowego obrońcy, szuka takiego obrońcy, który już nie będzie eleganckim, grzecznym chłopcem, tylko po prostu szukają zabijaki na środek obrony. Tomasz Petrasek myślę, że takim zabijaką jest, ale wiem, że też czeskie kluby o niego tak pytają. Znowu powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Czech. Słyszałem, że teraz będzie pewnie trudno z debiutem. No też przedłużył kontrakt. Ale tak, Raków jak będzie sprzedawał, to dobrze. Myślę, że... No wiosną była oferta ze Sparty Praga na 1 000 000 euro i nie zdecydował się Raków na sprzedaż Petraszka. Ja w ten scenariusz nie wierzę. Nie wierzę, że Raków teraz sprzeda Petraszka do Lecha Poznań, że gdziekolwiek go sprzeda. Wydaje mi się, że jakieś zainteresowanie na rynku wzbudza Kamil Piątkowski z Rakowa, więc oni muszą utrzymać. Pamiętajmy, że Tomasz Petraszek wchodzi już w wiek. On nigdy młodszy już nie będzie. On ma 28 lat. Ty też już młodszy nie będziesz. No ale ja nie gram w piłkę nożną już. No. Ale cały czas, jako dziennikarz jestem młody, perspektywiczny. Zgadza się. Więc myślę, że jakby teraz przyszła oferta 2, 2,5 miliona euro, to Raków może się zdecydować. Zdecyduje się, czy nie? Fajnie byłoby. Doradca zarządu Rakowa Częstochowa jest z nami w tym momencie. Mam nadzieję, że właściciel będzie miał taki problem, żeby się zastanawiać, czy sprzedać, czy nie, za takie kwoty. Ale myślę, że... Raków, to wszystko zaraz się wydarzy, bo do 5 jest. Tak, tak. Raków bardzo ambitnie podchodzi jakby do tych kolejnych sezonów i wydaje mi się, że po prostu jest na takim trendzie wznoszącym i właściciel... Moim zdaniem chciałby ten trend utrzymać, co oznacza, że no, trzeba w większości ten stan posiadania utrzymywać, no ale docelowo... Inwestować jeszcze. Tak, inwestować, natomiast docelowo te zwroty nastąpią prawdopodobnie za sprawą młodszych zawodników, tak mi się wydaje, że to jednak będą bardziej piątkowscy niż Petraszki, ale życie pisze różne scenariusze. No, fajnie mieć zawodników, którzy przedstawiają już jakąś wartość na rynku transferowym. No ja wiem, że za gotówkę ktoś z Rakowa Częstochowa do 5 października odejdzie. No i brawo. Porozmawiamy sobie jeszcze o Lechu Poznań, ale także o innych tematach w drugiej części programu. Za pierwszą bardzo dziękuję. Dominik Ebebęgę, Maciej Wąsowski, dziękuję. Mateusz Lopuszewski, Wojciech Piela. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień, a na dogrywkę zapraszam na stronę weszło.com. Żeby o takich sprawach. Wracamy. Jesteśmy z powrotem na antenie, już bez żartów, panowie. Chcemy coś powiedzieć jeszcze o Lechu Poznań, bo 5-0 chyba zasługuje na trochę więcej niż 6 minut w programie. Znaczy, no generalnie bilans 11-0 w tych trzech meczach i no, mam wrażenie, że my po prostu o tym nie zapomnimy, kiedy Lech pojedzie do Belgii i tam nie daj Boże mu nie pójdzie. Rywal, tak jak Maciek wspomniał, rzeczywiście jest wymagający. Chociaż jak zerkałem na ten mecz z Partizanem, no to widzę tam szansę dla Lecha, tak bym powiedział. Oczywiście jeden mecz mógł się przydarzyć słabszy, też pewnie wynikało to z tego, że Charleroi bało się zagrać bardziej ofensywnie z Partizanem, bo mogło się nadziać na kontrę, ale to przez większość meczu Serbowie byli trochę lepszą drużyną i tam też szanse bym oceniał bardziej 60-40 niż jakaś większa przewaga. Ale dla kogo? Dla Belgów. Czy też z Belgami jest taka historia, że rozmawiałem też z ekspertem belgijskiego futbolu, Mariuszem Mońskim, który tam śledzi te mecze i on zauważył, że Charleroi gra od początku sezonu tym samym składem, tą samą jedenastką i on sam się dziwi, jak oni długo pociągną i puchary i ligę. A też chyba nie mają przełożonego w przeciwieństwie do Lecha Poznań, chyba w niedzielę grałem wieczorem. Także. No właśnie, więc tutaj jest jakaś przewaga Lecha Poznań. Zobaczymy, która szkoła będzie bardziej skuteczna. Ale Kamil Kosowski na
na przykład stwierdził, że to przekładanie meczów to nie jest dobry pomysł, że najlepszym rytmem dla piłkarza jest rytm meczowy. Znamy te sytuacje z wielkich turniejów, tak? Kiedy drużyna wygrywa dwa pierwsze spotkania i trenerzy prezentują różne podejście do tego trzeciego meczu. Jedni mieszają składem, dają odpocząć zawodnikom, tak, a inni konsekwentnie wolą postawić na tych, żeby broń Boże, maszyna nie wypadła z rytmu, tak? Znaczy, mnie ciekawił też ten przykład właśnie Legii Warszawa, bo Czesław Michniewicz sprawiał takie wrażenie i podejrzewam, że rzeczywiście tak było, że on się dowiedział o tym przełożeniu meczu chwilę przed wejściem na konferencję prasową po meczu z Dritą. To ja może powiem, jak było. Czesław Michniewicz bardzo chciał przełożenia meczu ze Śląskiem Wrocław już przed spotkaniem z Dritą, a w istocie samo pismo o przełożeniu meczu wpłynęło do Ekstraklasy parę minut po 22:20. Ekstraklasa od razu odpisała, że zgadza się na przełożenie spotkania, co mocno zaskoczyło Śląsk Wrocław. Ale z drugiej strony to też takie win-win chyba, tak? No bo Śląsk ma takie problemy, że granie w tym terminie... właśnie nie do końca. Śląsk chciał grać. Tak, no to bo był kontakt między działaczami Legii i Śląska przed meczem z Dritą i Śląsk jasno powiedział, nie, my gramy. Śląsk pewnie się spodziewał, że Legia wystawi drugi garnitur. Mówił o tym Czesław Michniewicz na konferencji prasowej po meczu z Dritą, że tak planował dać szansę rezerwowym. I Śląsk, mimo tego, że tam ma jakieś problemy, kilku zawodników wraca po kontuzji, są też ci zawodnicy, którzy tam troszkę poimprezowali i wracają do treningów po okresach kwarantanny i tak dalej. Kilku zawodników też w ogóle jest w tej chwili na kwarantannie. Tak, właśnie o tym mówiłem. Tak, ale oni chcieli grać. No, zwiększyli tutaj szansę, że zagrają po prostu ze słabszą. Prawda jest taka, że w naszym wspólnym interesie jest to, żeby te dwie drużyny awansowały. A czy to jest taka historia? Ja uważam, że jest to dobra decyzja. Ale no, jak gdyby sposób załatwienia tego wszystkiego. Tak, jest słabo. Bo ja rozumiem argumenty Pogoni Szczecin, tak, która logicznie argumentowała to, dlaczego w ich interesie było teraz rozgrywać to spotkanie. Śląsk do Ekstraklasy wysłał bardzo podobne oświadczenie, tylko postanowili, że nie będą go publikować. Po prostu być może trzeba wyciągnąć te mityczne wnioski i na przyszłość dopisać na przykład do regulaminu taki punkt, że jak mamy drużynę w ostatniej rundzie eliminacji, to istnieje możliwość przełożenia, tak żeby nikt później nie był zdziwiony. Jacek Zieliński, były trener Lecha i Polonii Warszawa, powiedział mi, no on ma pewne doświadczenie, tak, w prowadzeniu zespołu w europejskich pucharach czy w eliminacjach europejskich pucharów, że on nie widzi tutaj zagrożenia, że będzie zagrożony rytm meczowy, bo zwrócił uwagę na to, że między meczami Legii i Lecha, tymi ostatnimi z europejskich pucharów, a tymi następnymi będzie tylko tydzień. Po prostu nie będą grały nasze dwa eksportowe kluby co trzy dni. I on mówi, że to bardzo dobrze, zwłaszcza dla Czesława Michniewicza. Dłużej będzie mógł popracować z zespołem przed tym najważniejszą próbą, najważniejszym meczem półrocza tego w Legii. Mateusz, powiedziałeś, że to sposób załatwienia tej sprawy nie jest optymalny, no ale na koniec, jak jedna drużyna chce, a druga nie chce, no to ktoś musi podjąć decyzję. No, nie możesz przymusić obu klubów, żeby się zgodziły. No, choćby ten argument o tym, że niedawno takie wytyczne trafiły do klubu, w których Ekstraklasa zapowiedziała to, że będzie jak najmocniej unikała przekładania spotkań z wszelakich przyczyn. Mało terminów, tak. Tak, a kilka dni później jak gdyby zrezygnowano, tak, z takiego podejścia i ten mecz przełożono też. Bardzo późno taka decyzja nastąpiła, no bo też Pogoń poniosła pewne koszty, tak, w związku z organizacją i logistyką następnych dni. Śląsk Wrocław również. Tak, i gdyby ta deklaracja była ze strony Ekstraklasy, pojawiła się wcześniej, tak, że będziemy te mecze przekładać i nawet jeśli jeden klub będzie z tego bardzo mocno niezadowolony, no to byłoby to jednak bardziej, no, łatwiejsze do zaakceptowania, podejrzewam. Czy jest pomysł, by te koszty zostały w jakiś sposób zrekompensowane przez Ekstraklasę? Ciężko sobie wyobrazić, żeby nie były, szczerze mówiąc, bo na koniec dnia to naprawdę realnie nie jest wina Pogoni ani Śląska. Pewnie pieniążki są niemałe. Też, jeśli chodzi o takich zwykłych ludzi, tak? No bo jak gdyby już kibice Śląska załatwili pociąg specjalny bodajże do Warszawy, tak? Chyba nikt im tych pieniędzy nie oddał. Oni płacili za tę decyzję. No, głupio by było, gdyby tak się stało. Myślę, że Ekstraklasa dysponuje takimi środkami, żeby... Bo jak gdyby ciężko się oburzać i zrzymać na samą decyzję, bo jak gdyby widziałem taki wykaz klubów, w których są przekładane, tak, mecze w innych ligach i głupio by było z naszej strony, gdybyśmy z takiej możliwości w ogóle nie korzystali, ale jeszcze chyba powinniśmy się nauczyć, jak takie sprawy powinny się załatwiać. Tutaj trzeba było, od dwóch tygodni było wiadomo, że i Legia, i Lech grają w tym terminie mecz. Można było po prostu przewidzieć pewne sprawy i wydać komunikat. Słuchajcie, jeżeli Legia i Lech przewidzieć awansują, awans. w klubach, w pucharach,
No ale no nie stało się to, można było mieć na tyle dużą wyobraźnię, żeby spodziewać różne się różne rzeczy można przewidzieć. Naprawdę różne rzeczy można przejść. No, ale meteoryt. Myślę, że ludzi z Ekstraklasy taka wyobraźnia by nie przerosła. No, żeby ustalić, że słuchajcie, jeżeli przejdziecie do następnej rundy, wasze mecze ligowe się nie odbędą. I wiedzieliby o tym też ich przeciwnicy. Nikt nie miałby do nikogo pretensji. Wszyscy byśmy się cieszyli, że mamy dwie drużyny polskie w kolejnej rundzie. Mentalna notatka do zrobienia dla władz Ekstraklasy na przyszłość, żeby w ten sposób do tego podchodzić. No dokładnie. Kamil Wilczek przeżywa ciekawe chwile, to znaczy non-stop wkurza swoich byłych kibiców. Po tym, jak już jest wrogiem w Kopenhadze, teraz nagle postanowił wyeliminować z pucharów Piasta Gliwice, swojego też byłego pracodawcę, co mu się zresztą udało. Piast przegrał 3-0, jest jedyną naszą drużyną, która w tej rundzie odpadła. Nie jest to niespodzianka, powiedzmy sobie szczerze. Nie chcę powiedzieć, że i tak daleko zaszli, bo to by było może brak szacunku dla Piasta Gliwice. Ale mimo wszystko po raz pierwszy Piast przeszedł jakiegokolwiek rywala w Europie. To już jest spory sukces. Tym bardziej, że jak gdyby wynik jest niesprawiedliwy tego spotkania, ewidentnie. Tak? Bo Piast zasłużył na to, żeby strzelić przynajmniej jedną bramkę. Też nie zasłużył. Ale wtedy by było 3-1. A tak, ale nie zasłużył na to, żeby drugą bramkę stracić. Też, może mecz by się inaczej ułożył. No tak, no i Piast by odpadł, ale gdybyśmy inaczej byśmy tę wycieczkę do Kopenhagi wspominali. Więcej honoru. Zamiast 3-0 powinno być 2-1. No rzeczywiście, Mateusz. No. No. Ale ich pochwaliłeś. Pochwaliłem, no bo jednak uważam, że po latach zapomnimy o tym, tak? Będziemy patrzyli na suchy wynik i powiemy, Jezu, jak ten Piast nas niegodnie zaprezentował. Nie, no ale trochę też tych punktów do rankingu zdobył Piast, no to też trzeba oddać. No, my w tej chwili mamy już prawie największy wynik, jeżeli chodzi o te punkty współczynnikowe za ostatnie 5 lat. No. Dokładnie, to jest ważny sezon, kurczę, żeby jednak popunktować. Jak niestety my w przyszłym roku, tak teraz rozmawiamy o tej Lidze Europy, a my w przyszłym sezonie nie będziemy mieli żadnej drużyny w eliminacjach Ligi Europy. Jedyna szansa, jak mistrz Polski nie awansuje do Ligi Mistrzów. Dokładnie, żeby zagrać Lidę Europy, a trzy pozostałe nasze zespoły będą grały w tej League Conference. Tak? W tej lidze, co nie ma nazwy nawet. Dokładnie. Wracając do Kamila Wilczka, mi imponuje niesamowicie przebieg jego kariery ostatnich kilku lat, gdzie on w zasadzie po jednym bardzo dobrym sezonie w Polsce wyjechał do Włoch, gdzie było ciężko, troszeczkę musiał tę ligę zmienić, ale znalazł swoje nowe środowisko, gdzie pływa, jest wielką rybą, może nie w wielkim stawie, ale jest wielką rybą. Trafił do zespołu, który można powiedzieć, że naprawdę jest mega klasowym europejskim. Chwilka w Turcji, gdzie chwilka, też chwilka w Turcji. Ale finansowo na pewno. Tak. I nie do końca udany. No bo tam ale czy skończysz nieudany? Masz nie, no, na konto? Czy? Nie, podejrzewam, że gdyby tam spędził rok albo dwa, to byłby wyciska tę karierę jak cytrynę. Po 6 miesiącach pewnie nie narzeka, jak gdyby na stan konta. Jestem przekonany, że po takiej Kopenhadze może liczyć jeszcze na jeden lukratywny kontrakt w jakiejś może bardziej egzotycznej lidze. Tak. Ale bo też no, jak gdyby FC Kopenhaga wydaje ogromne pieniądze na zawodników, tak? I jak gdyby za Kamila Wilczka nie musiała zapłacić nawet miliona euro, ale no, tak jak popatrzymy na to, ile oni potrafią wydać, no to jak gdyby zarabiają na transferach w poprzednim sezonie 30 milionów, 20 inwestują, tak? To nie jest jak, ja myślę, jak na przykład do kieszeni. Kamil tam fajny kontrakt dostał. A propos Kamila Wilczka, to ktoś mi kiedyś powiedział, że jak dobrze robisz swoją robotę, to zaczynasz wkurzać wiele osób, więc pewnie tak jest trochę z Kamilem Wilczkiem, no, że on wkurzył trochę kibiców w Polsce. Tak, stanowi wdzięczny przykład dla piłkarzy, że naprawdę nigdy nie jest za późno na to, żeby forma eksplodowała, tak, żeby znaleźć jakby najlepszy sposób na przecież on samego był powoływany siebie do reprezentacji jako backup dla Lewandowskiego i Milika w pewnym momencie. Ja myślę, że ostatni występ reprezentacji jeszcze przed nim. Jeszcze... Natomiast tak jak tutaj no, chwalimy Piasta, że kogoś przynajmniej w końcu przeszedł w tych pucharach i być może z tą Kopenhagą nie zaprezentował się tak tragicznie, no to akurat ten manewr z Christopherem Widą przesuniętym do środka no, nie wypalił. Tak? Wiemy, że w poprzednich latach tak Waldemar Fornalik robił z Żelem Walencją, z Jorge Felixem. Być może pewną drogą analogii chciał to zastosować znów, ale akurat on tutaj irytował bardzo i też wydaje mi się, że gdyby no, on wypadł lepiej, to może ten wynik nawet gdybyśmy odjęli różne wydarzenia pozasportowe, nie byłby 2-1 dla Kopenhagi, tylko może 2-1 dla Piasta. Podsumowaniem występu Piasta w europejskich pucharach jest ta sytuacja, którą miał Michał Żyro. Dostał tam na pustą bramkę. Już witali się z gąską, już byli blisko, no ale no niestety. Albo Świerszok pierwszy mecz, też pamiętamy. Odpadli jak zawsze. Parzyszka, tak. Ale pamiętajmy, nie jak zawsze. Pamiętajmy też Martina Koczkowskiego, który się zrobił nagle gliwickim Ronaldo i minął wszystkich w Hartbergu, także będzie co wspominać też w Gliwicach. Na pewno. Tak jest. Wczoraj jeszcze grała Ekstraklasa. Muszę powiedzieć, że
nie oglądałem meczu Wisły Płock z Wartą Poznań, gdyż byłem na meczu Wizewa Łódź z GKS-em Jastrzębie. Ja miałem tą nieprzyjemność. Natomiast tak spojrzałem potem, co się wydarzyło i napisałem do Łukasza Tlapki, jak goli dwie asysty. No i odpisał mi, duży szok nie tylko u ciebie, ale odwaliłem numer. Więc Łukasz Tlapka wczoraj bohaterem dnia, dwie asysty i bramka. Kto wie, jakby potoczyła się jego kariera, gdyby w Lechu dawali wykonywać. Natomiast dzisiaj w poranku doszło na to, ja bym z Bartoszem Kilipą rozmawiał, czyli kapitanem Warty, który wczoraj też strzelił gola, no to mówi, że sam był w szoku, ale już dzień wcześniej Łukaszowi Trałce bardzo dobrze te stałe fragmenty wychodziły, wszystko grało w punkt i tak stwierdzili, dobra, jak już ma taki okres, to może dajmy mu nawet. Naprawdę, wczoraj się, że to się poza przedłużył. Tymi golami, bo dwa gole padły po stałych fragmentach gry, to nawet poza nimi, to jak dośrodkowywał piłkę Łukasz Trałka, to jest coraz bardziej tam poprawiałem obraz w telewizorze. Czy to nie Furman? Czy na pewno ten sam zawodnik, czy dobrze numer widzę. Musiał go wkurzyć strasznie, jeden z tytułów z Weszło w zeszłym tygodniu chyba pisało, czy Warta Poznań strzeli w tym sezonie bramkę. No, no, i strzeliła. Wziął sprawy w swoje tylko ręce. 389 minut. Jest też jest o tyle ciekawe, że też ja miałem takie wrażenie, ale i sam Bartek potwierdził, że on uważa, że to nie był wcale najlepszy mecz Warty Poznań w tym sezonie w Ekstraklasie, że on ma wielki niedosyt choćby po spotkaniu z Lechią, z Lechem też, więc no, to jest taki mecz, który może teraz Wartę w pewien sposób napędzić i no, okazuje się, że oni też mają coś do zaproponowania w ofensywie. Natomiast Wisła Płock mi się wydaje, że poniżej oczekiwań, no bo wydawało się, że w Krakowie już to jakoś odpaliło, że będzie to wyglądać, a tutaj no, gdyby nie też odbitka po tym strzale Leśniaka, no to w ogóle by było zero po na koncie strzelonych goli. No tak. I a propos, nie a propos, tak w ogóle nie a propos Wisły Płock, bo chciałem powiedzieć o Robercie Lewandowskim, który wzbudził mieszane uczucia w Niemczech, ponieważ zlekceważył przeciwnika, zagrywając w sposób finezyjny i notując taką asystę w meczu z Schalke. Robert Lewandowski wskoczył na ten poziom piłkarski, w którym zaczynają się pojawiać wokół niego zarzuty, że jest za dobry. Wcześniej na przykład takie zarzuty były wobec Neymara, że jest za dobry i nie można tak grać po prostu, jakbyś nie szanował przeciwników. Trzeba ich po prostu opędzlować raz i pobiec, a nie, że się jeszcze nawróci, jeszcze kanałek, jeszcze piętka, coś. Więc Robert Lewandowski dla osób szczególnie wrażliwych na ból słabych obrońców, krzywdę ich. Na ich krzywdę. No stał się w oczach takich ludzi po prostu obiektem ataku. Tak. Nie ma litości. I jak gdyby czasami nam, polskim mediom, zarzuca się, że się czepiamy wielu rzeczy, że zawsze szukamy pozytywów. Okazuje się, że w Niemczech też można znaleźć negatywy po meczu. W pozytywnej sytuacji. Znaczy tak, po meczu, który Bayern wygrał 8-0 tak, i kompletnie ośmieszył rywala. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie szacunek dla rywala, że dokładnie. Tam nie ściągamy tej nogi z gazu, tylko do samego końca. Robimy najlepiej to, za co nam płacą. Także, no bo często bywa tak. Trener Hansi Flick nawet powiedział, że pierwsza połowa no, taka sobie, no, bo jeszcze ze 3-4 bramki powinny wtedy wpaść. Tak, no bo jak gdyby znamy to, że to już tam już może nie strzelajcie więcej bramek, tak, no bo to... Wystarczy. To jak była ta akcja, co Niemcy wygrali z Brazylią 7-1 na Mundialu, to ponoć tam później właśnie były takie wypowiedzi z szatni niemieckiej, że zaczęliśmy w przerwie tam rozmawiać między sobą, że może już odpuśćmy tam im odpuśćmy już, im trochę, bo jest za mocno. To ja myślę, że takie wypowiedzi bardziej bolały Brazylijczyków niż każdy gol. Mhm. Bo to jest brak szacunku w pewien sposób. Tak. Ale mam nadzieję, że uspokoił niektórych niemieckich dziennikarzy Lewandowski w tygodniu, bo już meczu z Sevillą gola nie strzelił, już był słabszy. Nie, już w porządku się zdarzało. Ale myślę, że jak spojrzy na gablot, to tam chyba 21 trofeów. Tak? No to jest jakiś kosmos, że zaraz może być 22, bo jest Super Puchar Niemiec. Także no, myślę, że Lewandowski zadowolony, niemieccy dziennikarze zadowoleni, będzie dobrze. Mm-hmm. Jurek Mordel też. Jurek Mordel też. No Robert Lewandowski ma w gablocie więcej trofeów niż większość polskich klubów, wliczając puchary burmistrza. Ale kiedy doczekamy się jeszcze takiego zawodnika, który osiągnie naprawdę tak wysoki poziom? To jest gość, który się nadal mimo wszystko nie zatrzymuje, nadal idzie do góry i pewnie biologicznie jest trochę młodszy, kto wie, czy jeszcze nie jest w stanie naprawdę parę lat pociągnąć na takim topowym poziomie. Wiadomo, że został nominowany do nagrody UEFA dla najlepszego piłkarza i wiadomo, że ją otrzyma, no bo kto miałby inny otrzymać. Nie jest to złota piłka, no nie wygląda to jak złota piłka, jak już postawisz na półce, to możesz sobie... Możesz się okłamywać, że to jest złota piłka, tylko inaczej wygląda. Umówmy się, Robert w tym roku zgarnie wszystkie nagrody, które będą przyznawane. Tak.
Taka jest prawda. Ale też chyba patrząc na jego karierę i to, jak, z jaką determinacją podchodzi do każdego kolejnego sezonu, on się nie podda i zakładam, że powalczy o złotą piłkę po prostu w tym sezonie. I być może nawet zwycięży w plebiscycie na najbardziej popularnego sportowca przeglądu sportowego. Być może nawet kiedyś Małgorzata Domagalik napisze o nim książkę. Jednego w tym roku nie wygra literackiej nagrody Nika, gdyż nic nie napisał. Ta nagroda trafi we właściwsze ręce. Dlaczego się śmiejecie? Naprawdę. Książka o obsesji kobiety jest ciekawym takim studium przypadku. No dobrze, dziękuję bardzo. W pewną klamrą zamknęliśmy ten program, bo zaczęliśmy od książki Jerzego Brzęczka i nią skończyliśmy. Ja kupię, tak, naprawdę. Żeby jak tak rozmawiamy, ja ją kupię. Naprawdę. To mi nikt nie przysłał, niestety. Możesz ode mnie kupić, jak chcesz. Żeby to jakoś. Ale to już będzie używana. Tam widziałem, że coś zakreślałeś w niej i wrzucałeś. Nie, to muszę ci zdradzić, że zakreślałem na telefonie. To jest taki paint. Technika, XXI wiek. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj byli Dominik Ebebęgę. Dziękuję, do widzenia. Maciej Wąsowski, Przegląd Sportowy. Dziękuję bardzo. Odpowiedzialny obecnie także za Legię Warszawa, tak? Od niedawna. Od niedawna. Mateusz Lokuszewski. Dziękuję. Oraz Wojciech Piela. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.